Siemaneczko, moi kochani, witam was serdecznie w moim odcinku i dzisiaj będziemy uwalniać swoje negatywne emocje. Panowie, pokłóciliście się ostatnio albo... Znacznie o to właśnie chodzi. Mamy cztery samochody, które za chwilkę sobie wylosujemy. Jest tutaj karteczka Matiz. Niestety zamiast Matiza będzie Seicento. Zasady naszej rozpierduchy są bardzo proste. Przede wszystkim samochody są już przeznaczone na złom. Są niejeżdżące, więc prosto tak naprawdę z tego miejsca już lecą na swój ostatni odpoczynek, czyli właśnie na złom. Każdy będzie miał 5 minut na to, żeby w jak najbardziej efektowny sposób i jak najbardziej rozpierdzielić swoją furę. Fura do kręgli. Jest kawałek układu wydechowego, który odpadł z Nissana Micry. Jest łopata, są dwie siekiery, łom, nie łom, 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 kilo, łom, baseball, dwa młotki, petardy i spraye. Także wszystko jest do dyspozycji. Liczy się kreatywność oraz oczywiście skala zniszczeń. Ten, kto rozpierdzieli najbardziej swoją furę w ciągu 5 minut, ile? Wygrywa. Ile? Nie wiem, ile mam portfelu, nie wiem. To wszystko. 10 tysięcy! To wszystko. Albo czapkę Gucci twoją. O nie, nie, nie. Kto chce wylosować pierwszy swój samochód? Uwaga, uwaga, uwaga. Ja chciałbym strasznie tą mikrę. Dobra. Tylko pierwszy chcesz? Tak, tak, tak. Dobra, dawaj. Ale już nawet już masz. Oj! O nie, Matiz, dobra, jest Matiz. Jest Seicento. Ma Seicento. Wiecie, co to znaczy? Mercedes! Zawsze chciałem mieć Mercedesa, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, mam Peugeota, zobaczymy, co będzie dalej. Spróbujemy zrobić coś mocnego. Zabieramy się do rozpierduchy. Będzie fajnie. Fajnie jest tą folią. Nie, chyba nie, wiesz? Folia jest super. Tak. Będę go mógł przebić. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Zostawcie subskrypcję na tym kanale, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Tutaj jest oczywiście guziczek, który musicie nacisnąć. Łapę w górę, komentarz. I co, zapierdzielamy. Zabieramy się do rozpierduchy. Będzie fajnie. Ja się z dziewczyną nie pokłóciłem. Kurde. Więc lipa. Lipa, lipa. Pierwszy raz lipa. Także Patryk, masz 5 minut. 3, 2, 1, start! Kurwa! Musisz zamknąć! Klamki nie ma! O, ej! Co jeszcze niepewnie! Nie! Ej, o, wchodzi! Ja się czuję trochę zagrożony. Nie, nic się nie dzieje! Ja się boję Patryka! Masz teraz! Jak w Minecrafcie, kurwa! O, dobrze! Ty, no, jaka małpa! Chłopie, jaka to by tam... Patryk, wnętrza nie... No to jest dobra peto! Dobra, coś innego! Wykop lusterka! Lusterka jeszcze masz, zostają! Ja ty śniadanie, mordo! Nie! Nie jadł śniadania, go! Ja ci odpalę, dawaj! Tylko... Dawaj jeszcze jedną! Ooooooo! Dobrze, jak nie wiem! Czy czujesz się oczyszczony? Czy czujesz się oczyszczony? Jak Jorogan, kurde, gość leży. Jak tam? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Jak było, stary? O, stary, ostatnio się tak czułem w oktagonie. Mikro mnie pokonała chyba. Ale to do niszczenia. Ja? Ten, o którego się mam nie martwić. Home to the mountain. Dobra, robimy ocenę szkód, jak widzicie tutaj tak, lustereczka już nie mamy. Drzwi troszeczkę zmasakrowane tutaj dosyć mocno, próbowały zostać wyrwane. Nawet chyba trochę się udało. Ej, patrzcie to! Patryk rozwalał auto Patryka. Patryk garaż! Wszystkie szyby rozwalone generalnie. Właśnie w środku nie mamy żadnych zniszczeń. Tutaj w środku nie ma praktycznie nic, oprócz tej petardy, która wybuchała. Mamy dziurę w dachu, który był swoją drogą fajnie poszpachlowany, proszę bardzo.
O kurde, ile szpachli. Światło to jedno to moja sprawka. Także zaliczymy jakby do tego. Drugie światło też rozwalone. Lusterko, i szyba. Z tyłu nie zostały rozwalone światła. Tego brakło troszeczkę. Ale jest dobrze, jest zmasakrowany. No dobrze, przestawmy go. Już mam dość agresji przez następny rok. A widzisz. Do kolejnego, do drugiej części. Drugą część zrobimy jeszcze grubiej, ale teraz lecimy z kolejnym samochodzikiem. Co? Chłopie, pół baku jest. A to jest bez Opuszczamy, opuszczamy. Koło jakoś sznureczkiem. No 6000 i odlanie, bo to są pieniądze, to jest warto. Ja mogę dla siebie wziąć. Tak. Po karnisterki. Do fiacika można. Od razu do fiacika, karnisterki się skończyły. Dobra. Jedziemy! No to dobra, otwieraj. Czyli jest, wiesz, przodem. Ej, chyba sprzęgło poszło. Dobra! Celowo! Zapinajcie się! Celowo szyberdach otworzyliście? Oj, znowu, patrz! Ej, nie lubię! Znowu siwonista nie zostawić sprzętu żadnego! Nie będzie z tego skorzystać! Kolejne opony! Jest w szoku. Jest lepszy, bo nie starczy. Patrz! Mam nowe narzędzie! Już nie wycofasz się. GoPro! Jest GoPro całe. Jest dostępne. Nie, jest git, jest całe. Mała stuczka była, poczekajcie. Rozstawimy troszkę. Słuchaj, to jest bardzo ciekawe, jak ja się czuję. No. Jest tak, po pierwsze, jestem na tyle tak zmęczony, że czuję, że mogę się w każdej chwili teraz zżygać. Pierwsza, ale to wydolnościowo, zaraz przejdzie. Druga sprawa. Nie czuję rąk. Jak ci się trzęsą w ogóle? Ja mam adrenalinę, serio. Jakby ja naprawdę mam adrenalinę. Po prostu... Bardzo fajnie się rozwalało Peugeota. Szczególnie super, że wylosowałem go, bo bardzo chciałem też wjechać, ale dobrze zobaczyłem, że jak wjechałem, to dymek poleciał, to chłodnica poszła chyba, nie? No panie tak. Tutaj jakaś siekiera wystaje po prostu randomowo z półki. Nie wiem, jak ona tam wyszła w ogóle, ty. Tutaj kilo w ogóle wbity w oponę, nie? Wszystkie światła wybite, karoseria jest rozwalona z każdej strony. Jedynie to tylko przednie lewe koło przetrwało i ma słabe jeszcze powietrze. Wszystkie szyby powybijane.
No, przednia była troszeczkę oszczędzona, można tak powiedzieć. O, drzwi też opornie się otwierają, bo była próba ich wyrwania. No i w środku mamy dosyć potężne zniszczenia, no bo w sumie tam dwie petardy poszły. Tu jest wszystko porozwalane na środku, tam cały spadł słupek. Szyberdach w ogóle tutaj wisi sobie. No, potężnie tutaj zostało rozwalone. Wydaje mi się, że widząc takie zaangażowanie chłopaków, nie będzie tutaj jednego wygranego, a wszyscy wygrają troszeczkę mniej, ale każdy wyjdzie tutaj z czymś na plus. Kto jeszcze sprzedał, chłopie? Co to jest? Znaczy to było do kleju, nie? Teraz wolnęło! Ej, w ogóle wiecie co jest najlepsze? Że jak się wpi***a ten samochód, to nagle zapalają się światła wsteczne. Ej. Drzwi się nie otwierają. Jest ważna w każdym, przed każdym wysiłkiem fizycznym, szczególnie przed takim napierdzielaniem pod adrenalinko, co nie? Żeby nic sobie nie naciągnąć przy jakimś zamachu. Na takie miejsce, żeby nie spadło. Dobra. Dynamit, proszę państwa, to się nazywa dynamit. Bomba, jeszcze brakuje takiego zegareczka odliczającego czas. Gotowy. 4, 2, 1, start. Ej, wy przyjedziecie do domu, się no tak. Na nic się nie będzie denerwować, nie? Tak, bo tak, nerw... Finera, tak kocham się, więc wszystko dobrze. Ja! Ale no to był błąd, szyby. Ja wziąłem duże rzeczy, tak, bo miałem... Ale byłeś pierwszy, więc to... Tak. Na ale tak jest. Dobra, środek, chodźcie zobaczyć, co było. Dawaj ten, kierownicę! A ja tam nie mogę pro przypadkiem? Jest, ale tam z tyłu bardziej. Na razie się trzyma. Wow! To za śmir! Uważaj na kierowcę! O nie! Chowam. Ej, dawaj go. Jest, dobra, gisz. Ale jojo. Dobra. Jak się czujesz? Jak się czujesz po tej walecznej walce z samochodem? Myślę, że mój przeciwnik był bardzo przygotowany do tej walki. Ale niestety rozgromiłem go siłą techniczną i pomysłami, których się nie spodziewał. Jak widzieliście, to auto zajebane buchy. Czy są jakieś plany na kolejne walki? To ciebie zależy od wodarzy. Dobrze. Czy dostanę kolejne zaproszenie? Pomyślimy coś. Dziękujemy za wywiad. Zapraszamy kolejnego zawodnika, ostatniego. Pierdziele, gratuluję. Tak wysoko poprzeczka jest, stary. To nic dziwnego, że ty straciłeś, stary, czucie w palcach, bo... No. Trenu, trak brakuje, że są. Trenowany, no tak, ale, ja nic. Nie no, teraz też nie trenowałem przez długo, ale... Ale jest... Jest koniec, tak. Jak mam rok.
Ocena straży, tutaj proszę bardzo, poprzeczka jest coraz wyżej ustawiana z każdym kolejnym samochodem. Szyba została wybita, pierwsza szyba została wybita, cały środek zmienił kolor. Przy okazji był fajny wybuch i efekty specjalne. Ha, ja patrzę, lusterka nie ma, a lusterko jest tutaj. Czyli lusterko jeszcze zostało na miejscu. No, lusterko jest na miejscu. O, tutaj nawet chłodnica widzę, że została chłodnica zaatakowana. Ta światła porozpierdzielane w event, raczej już nie zaświecą. Święty Franciszek wyleciał nam z samochodu podczas wybuchu. No. Ej, czy ja miałem czapkę na sobie? No. O, dziękuję. A jeszcze szyberdach jest rozwalony w ogóle. Nie no, grubo, grubo, naprawdę z każdym kolejnym zawsze. O, i właśnie i teraz może, oj, sekundkę. O, super, bezpiecznie. Mówię oleju, tylko znaczy swój teren. Jeszcze do przodu, jeszcze kawałek, jeszcze troszeczkę. Dobra, teraz do tyłu. Jak we Francji. No. Znaczy odegnę na pewno, tylko czy oderwę. Ale mam plan na co innego. Dobra, panowie, jestem gotowy. Dobra. Dobra, teraz tak. Szybciutko. Dobra. O! Myślicie, że się uda, czy nie? Tak. Ja myślę, że nie. Uda się. Ej, łomem podważyć można. Czas na opony. Oh yeah. Ej, to dostał do tylko po prostu. Obniżanie, zawieszenie. Airbrite. To dobra, to też łatwo. No. Piotrem bardzo. O, poszło! Okej, do środka teraz! O, środek! A i tu masz dwa poduszki, to może poduszka. A ma. Ej, ona jednak nie jest taka zła. No chopie, jakby każde narzędzie ma jakieś... Każde narzędzie ma jakieś swoje zastosowanie. Jeszcze 2 minuty i 50 sekund. Dawaj, Martek! Zaklinowało się! Ej, ten próg mi leci! Nie ma spadku, nie ma! Ej, dawaj do góry nogami! Do góry nogami! Starałem się troszkę podejść mniej siłowo. Nie wiem, czy było widać. To bardziej technicznie. Udało mi się przejść maski. Cały zderzak, przebić opony. Co, rozwalić kratki w środku. Przeciwnik był ciężki. Nie używał w ogóle sterydów w postaci szpachli. Przez co był naprawdę zdrowy i przygotowany. Brawa, bardzo ładnie, brawa, poradził sobie. Ocena skut. No cóż, nie mamy lusterek, standardowo dwóch. Maska, można powiedzieć, że już jest bana totalnie. Dobra, Nowoczesne otwarcie. Chcę jeszcze dodać, udało mi się przebić podłogę. I siedzenie na wylot. Siedzenie i podłoga została rozwalona. Poduszka też jest przedziurowiona, całe radio wydupcone, licznika też nie ma. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5. Dobra, dawajcie sukę do góry nogami. Chcę mi się wywiatować. Okej. Gnęli się! Uwaga, zamach! Oj, sorry, niechcący! Oj, to... Oj, taka mnie kółka! Boli! Nie! Ja dobrze! No proszę bardzo! O ty! Albo w drugą stronę! Nie, od góry walnij! Nigdy nie czułem się taki spokojny. Katarzys przeżyłem, proszę państwa. Wydaje mi się, że wygrał każdy z was. Bo jest, no naprawdę,
Były niesamowite emocje. Idę zobaczyć, jaki mam budżet. No, panowie, z moich wyliczeń wychodzi, że zostały mi ostatnie 400 zł, ale chyba lepiej jak każdy zgarnie po 100 niż jedna osoba 400, nie? Potężny włodarz. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Podobałem się. Nie dość, że pięknie się bawiliśmy, świetnie, to jeszcze kupię stópka w kieszeni. To jest to. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Spokój psychiczny jest. Niesamowicie. W miarę doprowadzić stan do stan z placu do czystości. Jest git. Tak naprawdę tylko po tym samochodem jest cały syf, bo jego nie da się ruszyć. Coś się zblokowało i nawet w ogóle tak by skrzynia się zblokowała, w ogóle nie da się nim ruszyć. Więc panowie, jak będą go wywalać na złom, to wyciągną sobie z spodu folię. No i także takim miłym akcencikiem kończymy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało, kto najlepiej rozpierdzielił furę, a kto wie, czy nie zrobimy kolejnej edycji. Tak, kolejna edycja! Z ekipowicza. Chcemy tam. Ale ja często jestem na odcinkach, jak jestem ekipowicza, ale nie, to się uda.